Olejowanie skóry głowy, okien trychologa. Olejowanie skóry głowy jest dość kontrowersyjnym tematem wśród trychologów i opinie na ten temat są trochę podzielone. Dużo też zależy od konkretnego problemu, celu i oleju lub olejku, jaki zastosujesz. Na przykład, jeśli chodzi o porost włosów, to najdłużej i najlepiej przebadany jest olejek rozmarynowy, ale przy stosowaniu standaryzowanego olejku dwa razy dziennie po 1 ml, czyli w sumie 2 ml na dzień codziennie przez pół roku. Nie można go jednak stosować w czystej postaci na skórę bo może ją podrażnić. A co to jeszcze dla Ciebie oznacza? Że w takim schemacie musiałabyś mieć głowę dwa razy dziennie, więc jeśli masz na to czas, to oczywiście twój. Wybór. Są też olejki o działaniu przeciwupieżowym, takie jak z drzewa herbacianego, szałwi czy lawendy, jednak ich też nie należy nakładać bezpośrednio na skórę głowy. A w przypadku łuszczycy, stanów zapalnych czy atopowego zapalenia skóry głowy można stosować olej z uczepu trójlistkowego. Natomiast przy skórze głowy suchej i odwodnionej, jeśli bardzo lubisz olejować skórę głowy, to najlepiej sprawdzą się oleje niekomedogenne, czyli takie nie zatykające porów. I to do wyboru mamy olej z wiesiołka, ogórecznika, czarnuszki, spestek winogron, czarnej porzeczki żożoba czy arganowe. Jednak nie trzymaj oleju dłużej niż 30 minut, a następnie umyj głowę dwukrotnie szamponem i tego typu olejowanie wystarczy robić 1 do 2 razy w tygodniu. Temat olejowania jest obszernym tematem i nie da się go wyczerpać w 90 sekund, więc jeśli masz dodatkowe pytania o olejowanie skóry głowy, napisz je w komentarzu, a ja postaram się odpowiedzieć na nie w kolejnych filmach.